Torres zdobył także Recopa Amerykana. No i podsumowaniem ma być właśnie regularna gra w reprezentacji Ekwadoru. Jak na razie postać numer jeden, jeżeli chodzi o defensywę. Neymar, szansa Brazylijczyków. Gabriel Jesus, ależ było blisko. Niezły strzał, tak się przynajmniej z początku wydawało. Oddany przez tego młodziutkiego napastnika, a tyle, że on był na pozycji spalonej. Tak, był na spalonej w tej sytuacji Gabriel Jesus, ale nawet ta sytuacja pokazała, chociaż widzimy, że ten spalony minimalny. U napastnika jeszcze Palmeiras, ale nawet ta sytuacja pokazała, jak niewiele. Łukasz Interu, Renato Augusto. Jeszcze jest szansa, bo świetnie wmieszał się Willian. Renato Augusto oddał strzał, ale już uderzył ślizgiem. Zrobił to bardzo źle pomocnik reprezentacji Brazylii. Wydawało się, że Willian w tej sytuacji na tyle dobrze wypracował pozycję Renato Augusto, który zaknął się artyście po oddaniu tego nieczystego strzału. Właśnie tym wejściem zawodnik Chelsea był bliski zaliczenia asysty, ale nie wypracował sobie pozycji. Nie wygląda to na razie tak, jakby sobie wymarzył tego Chichi. Cristiano Boa, prosto padła piłka do lewej strony i będzie okazja na oddanie strzału, ale ta piłka już uciekała spod nóg Jeffersona Montero. Muszą liczyć ci skrzydłowi właśnie na kolejne do życia, do uprawiania sportu na takiej wysokości. Potrzebuje właśnie dwóch tygodni. Cristiano Boa, świetny odbiór, teraz okazja na strzał, no Boa! I dobrze broni Alisson, ale co zrobił wcześniej? Renato Augusto nie może sobie pozwalać na straty w tym miejscu na boisku. Pomocnik reprezentacji Brazylii mógł to wykorzystać skrzętnie. Cristiano Boa, jego możemy pochwalić za tę akcję. Bardzo nieodpowiedzialnie gra w tym spotkaniu rzeczywiście Renato Augusto, to po jego stracie Cristiano Boa stworzył sobie tę pozycję strzelecką. No i podobnie jak Renato Augusto też nie... Słowa po zdobyciu tego złota olimpijskiego, które nie przypadły do gustu kibicom w reprezentacji Brazylii. Zobaczmy, w jaki sposób zabawił się tutaj gwiazdor Barcelony. Powiedział zdanie, które brzmi w dosłownym tłumaczeniu tak: będziecie musieli mnie przełknąć. Który ostatnio rządzi na krajowym podwórku. No i sam Achillier zdobył z tym zespołem 3 mistrzostwa kraju. Okazja dla reprezentacji gospodarzy. Ener Valencia, Valencia oddał strzał. Ależ to teraz zepsuł, to trzeba było zrobić zdecydowanie lepiej. Bardzo defensorzy reprezentacji Ekwadoru. Neymar na pole karne. Mógł oddać dobry strzał Casemiro. Zabrakło chyba jednak porozumienia pomiędzy dwoma zawodnikami brazylijskimi tuż po tym dośrodkowaniu Neymara, chociaż widzimy, że chyba dwóch było na spalonym. Tak, właściwie wszyscy. Paulinho przede wszystkim, który ustąpił tutaj. Tak. Oho, Fador przegrywa. Tylko po prostu przeciwnicy zawsze potrafią wykorzystywać ich. To nie przeciwnicy, dokładnie cytując, wygrywają z Ekwadorem, tylko to Ekwador przegrywa po swoich błędach. Dzisiaj tych błędów niewiele, ale Brazylia. Neymar, pilnowany przez stoperów Gabriel Jesus. Neymar strzał z dystansu obok prawego słupka bramki Aleksandra Domingueza. Być może tego będzie oczekiwał Chichi w drugiej połowie od swoich podopiecznych, częstszego oddawania strzałów z dystansu, bo akurat zawodnicy Brazylii nie mają większego problemu z przedarciem się w okolice szesnastki. Jest przynajmniej szczery Chichi, a tymczasem będzie szansa dla Brazylii. Gabriel Jesus! Chciał oddać błyskawicznie ten strzał. Nie była do końca. Wyłapać Gabriel Jesus, Neymar do prawej strony. Będzie okazja dla Renato Augusto. Renato Augusto, mocny strzał. No i ten, którego tak bardzo krytykowaliśmy, mógł zostać w tym meczu bohaterem. No i mógłby zabrać. Marcelo, podanie do Neymara. Przy nim jest Paredes. Neymar. Ach, wydawało się, że to będzie doskonałe podanie. Teraz strzał oddany przez Marcelo. No i to mogło się zakończyć golem. Widzieliśmy już wiele razy podobne sytuacje w Primera División, kiedy podłączał się i zostawał przy akcjach ofensywnych Marcelo. Zobaczmy. Ile zabrakło Marcelo, żeby pokonał Aleksandra Domingueza? No, chyba piłka minęła jednak. No, dość bezpieczna bramkę. Miro. Biegnie do piłki Gabriel Jesus, ale on jest szybki. Gabriel Jesus, okazja! I czy to będzie rzut karny? Wskazuje na 11 metr Enrique Caceres. Ale to jest wielki wyczyn Gabriela Jesusa. To jest nie. Domingueza w tej sytuacji, który no, wyciął tutaj, staranował Gabriela Jesusa. Zobaczmy tę sytuację raz jeszcze. Skupiony Neymar. Neymar! Jest bramka dla Brazylii! 72. minuta gry. Bardzo wiele czasu potrzebowali podopieczni Chichiego, aby objąć wprowadzenie w tym spotkaniu z Ekwadorem. Zatrzymał się jeszcze przed pewnym, tak jak w trakcie Igrzysk Olimpijskich, ale kiedy już jest okazja, żeby podejść do tego niesamowicie ważnego z perspektywy eliminacji do Mistrzostw Świata rzutu karnego, no to nie zawahał się ani przez moment gwiazdor Barcelony i bardzo pewnie pokonał Domingueza. 47. gol w reprezentacji Neymara.
ale musimy pamiętać, ten rzut karny to jest zasługa Gabriela Jesusa. On niejedno tu asystę na tej bramce od obieczniczy. Ale teraz będzie im się grać zdecydowanie łatwiej. Kapitalnie zrobił to Paulinho, ale na pozycji spalonej jest teraz Gabriel Jesus. Ale to była taka Brazylia, jaka na Tempel. Na nodze piłkarza reprezentant Brazylii. No i trudno mieć pretensje do sędziego o tę decyzję. Mocno komplikuje się życie Ekwadorczyków. Na kwadrans przed końcem tego meczu. Bramka z rzutu karnego. Ta drużyna stać na więcej. Cierpi teraz Marcelo, ale gramy dalej. Będzie okazja dla Filipe Coutinho. Ten jednak pada. Pytanie, czy będzie rzut wolny. I piłka. Gospodarze, czas na strzał z dystansu. Oddał go Christian Noboa, ale spudłował piłkarz FK Rostów. A to jest zawodnik, który też strzelał z Brazylią w 2009 roku w eliminacjach do mistrzostw świata. Zdobył rękę właśnie Christian Noboa. Brazylia, Neymar. Kapitalne podanie do Filipe Coutinho. Filipe Coutinho w polu karnym. Coutinho broni ten strzał. Znakomicie Aleksander. Tradycja. A tutaj widzimy, jak gra nogami Alisson. Ale to jak opanował tę piłkę Neymar. No i później też kapitalna akcja Coutinho. Jak niewiele. I Canarinhos. Jeszcze raz Neymar kapitalnie do Marcelo. Marcelo przy linii końcowej z całą piętą. Ależ gol! Gabriel Jesus, to jest młody geniusz. 87 minuta, Brazylia prowadzi 2-0. Gabriel Jesus, zapamiętajmy to nazwisko. Ależ to była magiczna akcja Brazylii, który należy do Gabriela Jesusa. To on wywalczył rzut karny, który zamienił na bramkę Neymar. To on podwyższa prowadzenie Brazylii. No i aż chciałoby się znów powtórzyć te słowa Pepa Guardioli, że kupując go, kupujemy gole. No ale takie też są fakty. Asystę zalicza Marcelo. Ależ wykończenie. Jebiła się ta piłka na odejście do Romy. Jak na razie szczęsny z nim wygrywa. Neymar. Dwójką atakuje Brazylia. Jest szybki Neymar. Pokazuje się także Gabriel Jesus. Neymar. Piłka przekroczyła już linię końcową. Wracał w tej sytuacji. Ale różnego nie będzie. Ile sił w nogach na to i Barra. Jest tam ciasno, ale jest tam gęsto. Dobrze teraz grają w destrukcji Brazylijczycy, ale będzie szansa na strzał. Christian Noboa, ale zbudował. Wydawało się, że na tyle inteligentnie ustawili. I to właśnie też stroną ruszyli też Neymar i Marcelo. Warto o tym wspomnieć, kiedy drugiego gola strzelił Jesus. Gabriel Jesus decyduje się na strzał. Gol! 92 minuta. Gabriel Jesus. To jest niesamowite. To są, jeżeli chodzi o Gabriela Jesusa, zobaczmy. Asystę zalicza Neymar. Mógł podać nawet w tej sytuacji jeszcze do wbiegającego Paulinho. Gabriel Jesus. Chyba miał pretensje Paulinho. Podniósł początkowo ręce, ale później zobaczył, że ta piłka jednak wylądowała w siatce. To jest wielki wieczór tego 19-letniego napastnika Manchesteru City. Gabriel Jesus. Ręce same składają się. Ciężar dzisiaj Brazylia. Brazylia pokonuje na wyjeździe 3-0 Ekwador. No i trzeba przyznać, że ze stadionu Olimpico Atahualpa Brazylia odlatuje ze zwycięstwem, z trzema punktami na skrzydłach. Ja w kolejnych meczach to nie dojdzie do tej katastrofy, jaką z całą pewnością byłby rosyjski mundial bez udziału Canarinhos. Tak grająca Brazylia może być pewna awansu do Mistrzostw Świata. Zmelować ten